Znajdujemy się obecnie w przepięknym Muzeum Zamkowym w Pszczynie, gdzie kończę nagrania pierwszej swojej solowej płyty, na której to znajdzie się 12 fantazji na skrzypce solo Georga Filipa Telemana. Przedostatni dzień naszego maratonu z Telemannem, 12 fantazji, nie lada wyzwanie zarówno dla wykonawczyni Małgosi, jak i dla nas reżyserów dźwięku. Ale pracuje nam się znakomicie, jesteśmy w niesamowitym wnętrzu, które oczywiście ma swoje wyzwania akustyczne, ale też na pewno na swój sposób inspiruje i nakręca nas do pracy. Miejsce zupełnie nieprzypadkowe, bo to właśnie tutaj, na początku wieku XVIII, sam Georg Filip przebywał i prawdopodobnie tutaj po raz pierwszy zetknął się z naszymi tańcami narodowymi, z naszym folklorem, czy nawet biesiadą. Pobyt na dworze Promnica zaowocował kompozycjami, w których wyraźnie słyszymy motywy polskiej muzyki ludowej, szczególnie polskich tańców. Zresztą w Niemczech Telemann uchodził wręcz za znawcę muzyki polskiej i muzyki morawskiej. I właśnie fantazje są tymi dziełami, w których te motywy ludowe są obecne. Styl polski zapisał się w jego twórczości bardzo silnie. I choć fantazje nie są bezpośrednio przekierowane właśnie do tego stylu przez samego kompozytora, ja postanowiłam na nie pod tym kątem spojrzeć i odkryć w nich inspirację tym stylem, odkryć inspirację naszymi polskimi tańcami, takimi jak polonez, krakowiak czy oberek. I mam nadzieję, że na płycie będzie to słyszalne. Po tych kilku dniach spędzonych tutaj w pałacu przeniesiemy się do studia. Przed nami etap postprodukcji, podczas którego przejrzymy materiał, wybierzemy tylko te najlepsze momenty i już nie możemy doczekać się efektu końcowego. Całe przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz bez wsparcia dyrekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Thank you.